Byłem inwigilowany Pegasusem przez bardzo długi czas, przez pół roku w 2019 roku w kampanii do Parlamentu Europejskiego, a następnie w kampanii do Parlamentu Polskiego, do Sejmu i Senatu. To, co istotne, to, co najważniejsze, to to, że byłem też inwigilowany jako szef sztabu Koalicji Obywatelskiej. Stałemu monitoringowi podlegał sztab wyborczy opozycji przez służby nadzorowane, podległe wiceprezesowi partii PiS. Był to zamach na wolne wybory w Polsce. Ta sprawa ma cztery wymiary. Wymiar polityczny, prawny, moralny i ustrojowy. Wymiar polityczny to próba zniszczenia mnie jako przeciwnika władzy. Moja aktywność była dolegliwa dla PiS-u. Byłem członkiem dwóch komisji śledczej. Komisji do spraw nacisków, wpływów na służby specjalne i komisji do spraw Amber Gold. Pierwsza z komisji badała nielegalne podsłuchy już za pierwszego rządu PiS w latach 2005-2007. Druga komisja do spraw Amber Gold miała na celu polityczne zniszczenie opozycji w Polsce, polityczne zniszczenie Platformy Obywatelskiej i jej lidera, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Donalda Tuska. Proszę państwa, chcę powiedzieć jednoznacznie, nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Jedyną moją winą, w cudzysłowie, jest to, że jestem dla PiS politykiem niewygodnym. Niewygodnym dlatego, że w wielu interwencjach w aktywności parlamentarnej wykazywałem nadużycia i niespotykaną dotychczas pazerność tej władzy. Podam tylko jedną z najgłośniejszych afer ujawnionych przeze mnie w 2018 roku. Polskę zelektryzował fakt, że rząd PiS kierowany przez panią premier Beatę Szydło w rządzie PiS wprowadzono tak zwane drugie pensje, czyli nagrody comiesięczne, drugie pensje wypłacane obok wynagrodzenia zasadniczego. Ujawnienie tej informacji doprowadziło do znaczącego spadku sondażowego partii PiS. Druga kwestia Pegasusa to wymiar prawny. Podkreślę raz jeszcze, nigdy nie popełniłem przestępstwa, nie toczyło się przeciw mnie postępowanie karne, nigdy nie usłyszałem zarzutów, nigdy nie kierowano wniosku o uchylenie immunitetu, a jednak skierowano przeciwko mnie cały wielki aparat państwa, łącznie z nielegalną inwigilacją Pegasusem. Dziś po latach wiem, że moja inwigilacja została bezprawnie, bez powodu, powiązana z innym postępowaniem karnym, z którym nie miałem nic wspólnego. A w postępowaniu, w którym byłem inwigilowany w 2019 roku, wszczęte zostało zawiadomienie mojego ojca 5 lat temu, czyli w 2017 roku, tamto postępowanie. Dziś mamy rok 2022, wrzesień. W tym postępowaniu nie zostałem przesłuchany nawet jako świadek. Dlatego wymiar prawny to wykorzystywanie innego, toczącego się postępowania, polityczne kierunkowanie go, wykorzystanie pomówień, naruszanie zasady obiektywizmu w pracy służb i prokuratury. To moment, gdy prokuratura i służby przestają być obiektywnym organem służącym państwu, a stają się polityczną pałką do niszczenia opozycji. Kolejnym aspektem tej perfidnej operacji służb to celowe sfałszowanie pozyskanej Pegasusem mojej korespondencji. Ta sfałszowana korespondencja została wykorzystana dwa razy do uderzenia w wybory. Raz, najprawdopodobniej, do kradzieży, do wyłudzenia zgody sądu na przedłużenie kontroli operacyjnej na czas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu. Przy czym według mojej wiedzy przed sądem ukryto informację o tym, że użyta zostanie cyberbroń Pegasus. Dwa, sfałszowana korespondencja została wykorzystana do kampanii pomówień, oszczerstw i hejtu wobec mnie i mojej rodziny przez cały okres kampanii wyborczej. I tu jest wymiar moralny. Każdy z państwa jest osobą publiczną, ale też prywatną. Każdy obok działalności zawodowej prowadzi normalne życie. To niszczenie życia prywatnego ludzi to kolejna cecha dyktatury. Takie historie są znane z działalności komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Polsce przed rokiem 89. Ta nieproszona obecność służb w naszym domu przez pół roku, przy radościach i smutkach, to największa krzywda, którą nam uczynili. To szkoda, która zostaje najgłębiej. To wymaga jednoznacznej oceny nie tylko prawnej, za tym powinna pójść odpowiedzialność karna, ale przede wszystkim oceny moralnej. Ta sprawa nie ma szarości.
ta sprawa jest czarno-biała, to nigdy nie powinno się wydarzyć. Powstało w związku z całą ogromną operacją Pegasusa przeciwko mnie i mojej rodzinie 500 oszczerczych materiałów w telewizji rządowej, opartych na insynuacjach, kłamstwach. Chciałbym powiedzieć, że w tej kampanii szczuto nie tylko na mnie, ale też na mojego tatę, prezydenta Inowrocławia. Szczuto na moją mamę, która nie jest politykiem, jest kompozytorem, jest muzykiem. Szczuto też w pewnym momencie na moją żonę. Wielkim bólem było to, że nie udało się ochronić przed tą kampanią hejtu i nienawiści także troje moich dzieci. Pod koniec kampanii wyborczej nienawiść wzbudzona przez telewizję rządową była tak wielka, że na skutek gróźb nieustalonych do dziś sprawców przyznano mojej rodzinie decyzją komendanta wojewódzkiego Policji z Bydgoszczy ochronę policyjną. Jaki to jest paradoks, że ta sama władza najpierw rozkręca spiralę nienawiści Pegasusem, a potem ta sama władza, przytłoczona skutkami tej kampanii hejtu, proponuje nam ochronę. I ostatni wymiar, najbardziej istotny, to wymiar ustrojowy. Sprawa Pegasusa ujawnia charakterystyczny dla autorytaryzmów i niebezpieczny mechanizm przestępczego połączenia służb, prokuratury i mediów rządowych. Celem tego połączenia służb, prokuratury i mediów rządowych jest realizacja bieżących interesów partii PiS. Tym interesem w konkretnym przypadku mojej inwigilacji był wpływ na wynik demokratycznych wyborów w 2019 roku poprzez użycie Pegasusa w kampanii wyborczej oraz eliminację z życia publicznego niewygodnego polityka poprzez kampanię oszczerstw w telewizji rządowej na podstawie sfałszowanych materiałów wykradzionych Pegasusem. Wielki autorytet prawniczy profesor Zoll, pytany o skutki tej inwigilacji Pegasusem dla wyborów, powiedział, że inwigilowanie szefa sztabu opozycji w okresie wyborów Pegasusem przekreśla konstytucyjną zasadę równości wyborów. Powiedział też, że jest to jednoznaczna podstawa dla Sądu Najwyższego do unieważnienia wyborów. Był taki moment w 2019 roku, gdzie prokuratura z Gdańska była powiadomiona o tym, że wyciekają moje materiały, jakoś wykradzione z mojego telefonu. W tej sprawie nie zrobiono nic. Można było tego Pegasusa ustalić już w roku 2019, przed wyborami ujawnić ten bezprawny zamach na wybory. Nasuwa się jednoznaczne porównanie do afery Watergate. Tam była nieudana próba zamontowania podsłuchu. W Polsce natomiast doszło do wielomiesięcznego stałego monitoringu sztabu wyborczego przez służby podległe wiceprezesowi partii PiS. Nie możemy pozwolić na to, by w dużym państwie Unii Europejskiej, w państwie, które chce być demokracją, niszczono to, co jest jej solą, czyli prawo wyboru. Bo to, co stało się w roku 2019 za sprawą nielegalnego użycia Pegasusa, to zamach na wolny wybór Polaków. Poproszę też o 2 minuty z mojego czasu dla mojej adwokat, która prowadzi jedno ze śledztw, bierze udział w jednym ze śledztw, w którym jestem pokrzywdzony w sprawie włamania do mojego telefonu. Szanowni Państwo, sprawa inwigilacji Krzysztofa Brejzy Pegasusem jest najbardziej jaskrawym polskim przypadkiem użycia tego narzędzia. Jako adwokat jestem odpowiedzialna za prowadzenie i koordynację kilkunastu spraw sądowych, które pokrzywdzony wytoczył przed polskim wymiarem sprawiedliwości po to, żeby ustalić, co się rzeczywiście wydarzyło i żeby poznać wszystkie okoliczności i konteksty jego nielegalnej inwigilacji. Ta sprawa to wielopoziomowe przestępstwo i nie bójmy się używać tak jednoznacznych, ale prawdziwych słów. To wielopoziomowe przestępstwo, które ma swoje źródło na najwyższych szczytach aktualnej władzy w Polsce. Przestępstwem w tej sprawie jest prawdopodobne wyłudzenie zgód sądu na wielomiesięczną kontrolę operacyjną Krzysztofa Brejzy. Przestępstwem jest użycie nielegalnego narzędzia do tej inwigilacji Pegasusa, narzędzia, które nie jest narzędziem kontroli operacyjnej dozwolonym w Polsce, ale cyberbronią przeciwko terroryzmowi. Przestępstwem jest wyciek materiałów operacyjnych z postępowania do telewizji publicznej, dzisiaj tak naprawdę telewizji rządowej, następnie sfałszowanie tych materiałów operacyjnych oraz ich upublicznienie. Jako adwokat muszę ze smutkiem przyznać, że polska prokuratura nie chce się tą sprawą zajmować, a państwo PiS udaje, że tej sprawy nie ma. Jest to sprawa dla Polski PiS niewygodna. Ona w smutny sposób obrazuje stan rozkładu polskiej demokracji.
i upolitycznienie prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. Ta sprawa obrazuje także jawny upadek wartości demokratycznych w Polsce, przede wszystkim w kontekście zakwestionowania przez PiS wolnych i demokratycznych wyborów w 2019 roku. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Malinowski. Dziękuję za zaproszenie. Kilka słów o sobie. Przez ostatnie 22 lata kierowałem najstarszą i największą organizacją pracodawców, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. I również z tego tytułu reprezentowałem pracodawców przez ten cały okres czasu w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej. Jestem byłym parlamentarzystą i także kilkukrotnym członkiem rządu. Proszę Państwa, według otrzymanego Citizen Lab raportu wiem, że byłem inwigilowany czy szpiegowany, jak to woli, przy pomocy Pegasusa od 27 lutego 2018 roku. Nie wiem, ile było tych włamań, ale pewnie będzie to trudne do ustalenia, dlatego że uważając, że nie mam nic na sumieniu, nie wyłączałem żadnych telefonów, nie robiłem tego. Telefon właściwie pracował na okrągło, również się ładował, prawda, w tym całym czasie. Natomiast, proszę Państwa, nie wiem dokładnie, z jakiego powodu byłem inwigilowany Pegasusem, ponieważ nie miałem żadnych zatargów z prawem, nie prowadzono wobec mnie żadnego śledztwa i sobie nawet nie przypominam, żebym kiedykolwiek w życiu mandat zapłacił. Liczyłem zresztą, że i przyszedłem także na posiedzenie dzisiejszej komisji, na dzisiejsze posiedzenie komisji, licząc, że proszę Państwa, dowiem się może, jaki był powód tego, że byłem objęty szpiegowaniem Pegasusa. Co najwyżej się mogę liczyć. Liczyłem, że dowiem się od przedstawicieli polskiej administracji, którzy podejmowali w tym zakresie decyzję. No i bardzo, muszę powiedzieć, spowodował mi tutaj bardzo poważny zawód, że nikogo tutaj z tych ludzi nie ma. Do dzisiaj nie wiem dokładnie, mogę się co najwyżej domyślać i myślę, że być może jednym z powodów była moja działalność jako prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Przez ten cały okres czasu starałem się bardzo rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, prezentować punkt widzenia polskich pracodawców i wielokrotnie przeciwstawiać się, szczególnie w ostatnich latach, niszczeniu polskiej gospodarki przez polską administrację państwową. Poprzez różnego rodzaju wredne przepisy, przeciwstawiałem się także poprzez traktowanie pracodawców jako narzędzia do zaspokajania wątpliwych celów politycznych. Również być może przyczyną było to, że w ramach tak zwanego dialogu społecznego musiałem na początku pandemii objąć przewodnictwo tak zwanej Rady Dialogu Społecznego. To jest specjalny organ polski, który składa się z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i pracodawców i powinien przynajmniej mieć istotny, poprzez dialog, istotny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Przed podjęciem tej funkcji, wiedząc o tym, że prawdopodobnie nie będę pozwalał sobie na podporządkowanie się jakimś, powiedzmy, wydumanym różnym koncepcjom prezentowanym przez, powiedzmy, polski rząd i tak dalej, byłem, proszę Państwa, bardzo mocno atakowany we wszystkich możliwych, na wszelkie możliwe sposoby. Chciałem Państwu powiedzieć, że przy tej okazji, że i to jest paradoks, można powiedzieć, polskiej historii. Jak Państwo wiecie, polska administracja broniła się przed negatywnymi skutkami COVID-u poprzez tworzenie tak zwanych tarcz antycovidowych, tych specjalnych zestawów różnych przepisów prawnych. Szczerze Państwu nawet nie powiem jakich, dlatego że tam wrzucano do jednego worka wszystko, co było po prostu możliwe tylko. I proszę Państwa, w moim środowisku ta pierwsza tarcza covidowa przez niektórych jest nazywana jako Lex Malinowski. Dlaczego? Dlatego, że znalazła się tam, proszę Państwa, znalazły się zapisy, które pozwalały panu premierowi w sposób arbitralny wyrzucać członków Rady Dialogu Społecznego,
którzy byli mu po prostu, byliby niewygodni. No na całe szczęście, dzięki zdecydowanym postawie także przedstawicieli różnych organizacji, samej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Narodowej Organizacji Pracodawców, udało się potraktować ten przepis jako martwy i trzeba powiedzieć, że kilka dobrych miesięcy później ten przepis został z tej tarczy poprzez parlament usunięty. Nomen omen, ten przepis znalazł się, proszę Państwa, w trakcie debaty nad pierwszą tarczą covidową w nocy, przed samym głosowaniem, prawda, na Sejmie, wiedząc o tym, że większość sejmowa go przyzyskuje. Ja to oczywiście prywatnie określam jako przejaw tak zwanego bandytyzmu politycznego, które od wielu lat obserwujemy tutaj w naszym kraju. Tyle, proszę Państwa, mam do powiedzenia. Jeszcze raz podkreślam, nie wiem, z jakiego powodu byłem inwigilowany, szpiegowany Pegasusem. Myślę, że być może jestem pełen optymizmu, że jeszcze za swojego życia będzie taki moment, że będę mógł się wreszcie dowiedzieć, dlaczego i kto taką decyzję podjął. Dziękuję Państwu. Dzień dobry. Proszę Państwa, w momencie, kiedy byłem szpiegowany Pegasusem, rozpoczynałem budowę ruchu społecznego, związku zawodowego i małego stowarzyszenia. To pokazuje patologię tej władzy, gdzie sięgają jej macki i gdzie chcą wkładać swoje ręce nawet tam, gdzie zaczyna ktoś cokolwiek robić i nie czują tam swojego wpływu i tego, że ktoś jest zależny. To pokazuje niestety, że dziś ta władza nie ugina się przed niczym. I dziś, po wielu miesiącach od ujawnienia tej sprawy, ja mam do polskich służb, do polskiego rządu jedną największą pretensję o to, że do dziś nie mam żadnych informacji na temat, jakie informacje zostały wyciągnięte z mojego telefonu, gdzie jeszcze mnie szpiegowali. Mało tego, do dziś jestem szkalowany w telewizji publicznej i ośmieszany, gdzie jest pokazywane, że w międzyczasie zmieniłem telefon i jak można wyciągnąć te informacje. Ludzie tworzący te materiały doskonale wiedzą, że jest robiony backup telefonu i że jest ciągłość zapisu. Jednak ciągle starają się pokazywać, że ktoś sobie coś wymyśla. I to jest argument, który pokazuje, że nie było tutaj żadnego przypadku, że było to robione z premedytacją, że poseł, przewodniczący Komisji do Spraw Służb, przed tym jak w moim telefonie był zainstalowany Pegasus, powiedział mi na spotkaniu, można powiedzieć towarzyskim, że interesuje się mną Komisja do Spraw Służb. To jest niedopuszczalne. Powiedział to w towarzystwie osób trzecich. To jest odbieranie wiarygodności osobom, które angażują się w budowę ruchów politycznych, ruchów społecznych, które chcą coś zmieniać. I dziś to, co jest najgorsze, brak wyjaśnienia tej sprawy powoduje, że wiele uczciwych osób nie chce angażować się w Polsce w działania polityczne. Wiele osób, które prowadzi biznesy, nie chce brać udziału w życiu politycznym, nawet nie chcą mówić, co myślą na temat partii politycznych, czy w ogóle polityki w Polsce. Dlatego ja mam nadzieję, że ta komisja doprowadzi do tego, że zostaną przedstawione materiały, gdzie dowiem się, co zostało z mojego telefonu skradzione. I to, co mnie interesuje najbardziej, co działo się później. Czy dziś mój telefon też jest nadal szpiegowany, może nie Pegasusem albo czymś innym? Czy ktoś wyciągnął to, ile mam pieniędzy na koncie, jakie robię przelewy, z kim rozmawiam, z kim dzwonię, komu robię zdjęcia. Do dziś służby nie powiedziały, czy były wyciągane tylko wiadomości, rozmowy telefoniczne, czy była używana kamera, czy było wchodzenie w różne aplikacje. Jak daleko sięgało szpiegowanie tego urządzenia? Bo to jest wejście do życia nie tylko politycznego mojego życia, ale także prywatnego. W Polsce za czasów komunistycznych mówiło się, że jak ktoś donosi na kogoś, na sąsiada, to ważne jest to, czy nawet
bezpieka będzie miała informację, czy ma tego dnia katar, czy jest chory. Nawet tak śmieszne informacje, bo to było ważne. Gdzie można i w którym momencie człowieka uderzyć? I ta władza za pomocą Pegasusa szuka czułych punktów, gdzie można kogokolwiek uderzyć, kto jej zagraża. Stało się to niestety w Polsce, w środowiskach politycznych, tych, które dziś mają możliwość rządzenia, obiektem kpin, drwin i szyderstw. I to jest dla mnie najbardziej bolesne, że nie zostało powiedziane. Tak, mieliśmy podejrzenia, były warunki, żeby takie coś robić. Przepraszamy pana i zapraszamy pana na to, żeby zabrać swój komputer, swój telefon. Pokażemy panu, że już wszystko jest w porządku. Ale to do dzisiaj nie zostało zrobione. I to pokazuje, że ludzie, którzy dziś rządzą Polską, niestety nie biorą odpowiedzialności za to, co robią wobec ludzi, którzy chcą zmieniać, którzy mają inne zdanie. Ale to pokazuje też, że jak duże uzależnienie innych związków zawodowych, ruchów, które startują w Polsce, jak dużo tych ciał politycznych jest już na samym początku uwiązane z władzą, bo one nie muszą się niczego bać. A ci, którzy są niezależni, muszą być nastawieni niestety na takie strzały. I to później kończy się nabijaniem się w telewizji publicznej. To później kończy się właśnie tym, co też wcześniej powiedziałem. Ja nie chcąc przedłużać, to wielkie ubolewanie, że tutaj nie ma dzisiaj pana Zbigniewa Ziobro. To niesamowite, że nie ma tutaj dzisiaj pana Kamińskiego. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, to dlaczego ludzie odpowiedzialni w Polsce za Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny, czy człowiek, który odpowiada za funkcjonowanie służb, tutaj nie ma. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, powinni tu być. Jednak nieuznawanie tych, którzy mają inne zdanie, prowadzi do tego, że oni prowadzą dziś równoległe życie względem innych Polaków, innych ludzi. To jest równoległy świat, do którego my nie mamy wejścia. Jeżeli będą jakieś pytania, to ja odpowiem, ale to, co w mojej uwadze tutaj najbardziej jest takim jaskrawym używaniem, jaskrawym pokazaniem tego, do czego posunie się ta władza, to zabijanie ruchów społecznych, nawet związków zawodowych na samym początku ich istnienia. Ale to jest bojaźń przed utratą, polityczną utratą elektoratu, tego fundamentalnego elektoratu, który głosował na partię, która dziś w Polsce rządzi. Wiele osób obecnie i po tym czasie, z powodu braku wyjaśnienia tej sprawy, powiedziała, że oni zawieszają swoje działania polityczne. Nawet nie to, że nie będą się angażować, wchodzić w to angażowanie. Zawiesili. I to jest ta strata, którą poniosła chociażby Agrounia, czy opozycja, z którą często też mogę mieć inne zdanie. Ale ludzie zaczynają mówić, nie chcę. Dlatego tą sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie w dniu dzisiejszym, ponieważ ja już miałam okazję przedstawić Państwu moją historię. Ja tylko tytułem podsumowania tych wszystkich naszych opowieści. Siedzą przed Państwem senator Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciel pracodawców, pani mecenas, prokurator, lider ruchu rolniczego. Jaka jest nasza cecha wspólna? Nie jesteśmy przestępcami. Bo gdybyśmy nimi byli, biorąc pod uwagę te inwigilacje, które jak przedstawiciele pana ministra Kamińskiego i Ziobry mówią, były legalne i przeprowadzone zgodnie z prawem, to oznaczałoby, że jesteśmy przestępcami i już dawno powinniśmy siedzieć w więzieniach. Inwigilacje były prowadzone od roku 2018-19-20. Do tego czasu już powinny się odbyć procesy z naszym udziałem, powinniśmy zostać skazani na podstawie zebranych materiałów i odsiadywać pewnie długoletnie wyroki karne.
Być może to było zamierzeniem służb specjalnych, które w ten sposób nas inwigilowały. Natomiast staliśmy się celem służb państwowych i tych nielegalnych inwigilacji przy użyciu narzędzia, które z założenia miało być niewykrywalne, nie dlatego, że jesteśmy przestępcami, dlatego, że sami, jak również środowiska, które reprezentujemy, są niewygodne dla aktualnie rządzących. Minister Ziobro, minister Kamiński odmówili współpracy i odmówili odpowiedzi na państwa pytania. Nawet przedstawiciel rządzących, pan Dominik Tarczyński czy pani Kępa, nie są w dniu dzisiejszym obecni na tym spotkaniu. Strategią aktualnie rządzących jest przeczekanie tej całej sytuacji, udawanie, tak jak pani mecenas powiedziała, że tej sprawy nie ma. Natomiast za każdym z nas stoją nasze rodziny, nielegalnie podsłuchiwane osoby, rodzice, mężowie, żony, dzieci, nasi współpracownicy, znajomi, osoby, które być może przypadkowo spotykaliśmy na ulicy, z którymi wymienialiśmy kilka słów. Masywność tego urządzenia i sposób jego wykorzystania jest tak groźny dla demokratycznego społeczeństwa, dla państwa kierującego się demokratycznym porządkiem prawnym, że niezbędne jest uregulowanie tej sytuacji w przepisach i restrykcyjne wymaganie od władz państwowych wszystkich rządów, aby przestrzegały tych przepisów, aby wyciągały konsekwencje wobec osób, które skuszone potencjalnymi możliwościami Pegasusa czy podobnie działających oprogramowań szpiegowskich będą je chciały wykorzystać tylko po to, aby zdobyć wiedzę w celu ewentualnego przyszłego wykorzystania o swoich oponentach. Dziękuję. Thank you all very much for your contributions. I think it's very important. Thank you, Ms. Wroczek, for pointing it out, the many differences between you, but still the common theme. And I think it's very important that it's highlighted that, of course, you are victims and you are first and foremost the victims. And for you personally, it is the worst situation. But it's also very important to highlight that, of course, it goes much further than just you as victims. It affects your families, it affects your relationships, it affects your work, and it affects society in the wider sense, because indeed it will have effect on people, on organizations who might hesitate to perform their functions, to scrutinize government, to speak truth to power, and to perform these checks and balances that are so crucial in a democracy and in a rule of law. And that is very, very concerning, and therefore it's very good that you are here and that you have presented us with your perspectives. Given the fact that we have limited time, I propose that we group our questions into four members of the European Parliament, then answers from all of the interlocutors, and then four members of the European Parliament again with answers from all the interlocutors to make sure that we keep some sort of order in the meeting. And I will start with our rapporteur, Ms. Sophie Innetveld. Thank you, Chair, and thank you all our guest speakers for being here and sharing this with us. And I think we all feel very much what you had to go through. It's or what we can't really imagine, but I think people easily understand what the impact must be on your private lives, on your family, everybody in your around you. But we are also looking at the impact on society and on democracy and the rule of law in particular, and this goes beyond Poland, because let's not forget that, you know, even just a little detail, that the results of the national elections change the composition of the Council of the European Union, so it even has an impact on European decision making. I mean, even just that. And if we look at various scandals in various member states, we can also conclude that the potential perpetrators are all members of the European Council, which is bad. But there are many other reasons why Europe is looking into this. I have a series of questions in random order.
First of all, about what avenues are still open to you as individuals or maybe jointly to pursue this further in terms of legal complaints, police investigations, and are there any independent prosecutors, judges, or policemen left that would be willing to support you and to take up your case? Then to Mr. Malinowski in particular, what has been the reaction of your organization? Because it's that they're not just targeting you as a person, but they're targeting you in a particular position. Then maybe a question to all of us. One thing that strikes me is that I think there's still a lot of people in Poland who are openly critical of the government. But I get the feeling that the one thing that triggers them is scrutiny. They don't want light to be shown on things that maybe don't support the daylight. And there is a difference between people who are trying to expose wrongdoing by a government or people who are criticizing. Can you say something about, I can see for some of you, Mrs. Wojciech, for example, why you could be a threat to the government, not just annoying, but a threat. Can you say a little bit more about that? Have you, because Mr. Kowalczyk, have you maybe recontacted Citizens Lab or Amnesty International to have your phone checked again? Because you say that you're not sure that it's still under surveillance. Are you having regular checks? Can you make sure that they haven't tried to reinstall spyware? Or maybe there are other ways of spying on you? And then finally, can you say something about the political or societal impact on your work, on your organization? Does it have the chilling effect that the government may have hoped for? Has indeed, because you said that your union has now more or less decided, if I understood correctly, to withdraw. I mean, if that is the impact of this action, then that is dramatic. Can you say something about that? Muchas gracias. En primer lugar, darles a todos las gracias por el testimonio que nos acaban de ofrecer. En segundo lugar, me gustaría también volver a poner de manifiesto la frustración que tenemos porque ningún miembro del Gobierno ni de la formación política que sustenta al Gobierno haya querido estar con nosotros para compartir por lo menos sus opiniones. Así que lamentamos mucho que esto haya podido ser así. En tercer lugar, me gustaría hacer una reflexión, porque ha sido bastante dramático el ver cómo hay un denominador común, y es que han invadido la privacidad, han sustraído la confidencialidad, y mucho me temo que hayan podido alterar demasiadas cosas en la vida política y pública aquí en Polonia. A mí me gustaría hacer una serie de preguntas a todos los que nos acaban de dar su testimonio y todos en el mismo sentido. Me gustaría preguntarles que ya que han puesto de manifiesto la situación de angustia a la que se han visto sometidos no solo ustedes, sino su propia familia e incluso las organizaciones a las que representan, me gustaría saber si ustedes piensan que de no haber existido ese uso ilegítimo de Pegasus antes de las elecciones, el resultado hubiera sido el mismo. En segundo lugar, me gustaría también hacer una pregunta acerca de, sabiendo y siendo consciente de lo dramático que supone, cómo le ha afectado desde el punto de vista familiar y la trascendencia que ha tenido ese aspecto familiar con su labor y su quehacer diario en la vida política y en la vida pública de cada uno de ustedes. Y por último, hacer una apreciación. Y es que en un hearing que tuvimos hace poco tiempo, periodistas griegos nos llegaron a decir
que aunque la indignación que tenían era enorme como consecuencia de haber sido sometidos a este espionaje, que sin embargo no les había afectado a su vida desde el punto de vista profesional. ¿Ustedes creen que todo ese espionaje al que se han visto sometidos y que todavía no sabe si lo siguen o no estando, si le ha llegado a afectar gravemente a lo que es también la vida no solo personal, sino familiar y profesional? Y les reitero el agradecimiento y lamento mucho lo que han vivido y lo que están viviendo. Y espero que este testimonio sirva para que no queden impunes los hechos que hayan podido cometerse. Muchas gracias. Thank you very much, and apologies for arriving late. I could not witness the whole of the testimony, so I will be very brief and short. First of all, I would really like to salute you for your courage, and I mean, we already said this in the meeting that we had in Brussels, that it is so brave of you to still keep it up and not to back down, and also to kind of do it together, you know, that not everyone has to fight this fight alone, that you unite. And there is one thing that struck me from what I was able to hear. I heard twice that information from your phones was used to mock you, to do smear campaigns in public media. So it has become obvious that information, private information, has been used. So what was the reaction on this? I mean, first of all, of course, the question, everybody who listens to this, who sees this on TV, must have the question, well, how do they know this if they have private conversation? How does the TV channel or the newspaper or whoever know this? Have you had any sort of justification by those who use the information, or a reaction by critical public? I mean, there are people who must ask themselves, what is this? So do you have any sort of encouraging reaction of the critical public received by after these smear campaigns? Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję niektórym z Państwa, że po raz kolejny znajdują Państwo czas, żeby z nami się spotkać i o tym temacie potwornie trudnym i bolesnym z nami znowu rozmawiać i dzielić się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. I że się nie poddajecie, bo no, to jest sprawa nie tylko nasza, jak tu jesteśmy, nie tylko Polska, ale my tutaj jesteśmy misją czy delegacją komisji, która chce wyjaśnić sprawy podsłuchów w Unii Europejskiej i spowodować, aby powstało takie prawo, które jakoś nas zabezpiecza, nas wszystkich Europejczyków, przed takimi doświadczeniami na przyszłość. I to jest chyba pierwsza rzecz, którą chciałabym się zapytać. To znaczy, wiemy, i to jeszcze raz pani prokurator potwierdza, wszyscy jesteście osobami, którym nie udowodniono nigdy żadnych przestępstw, nie toczą się w stosunku do was żadne sprawy, a odziera się was z waszej prywatności, wykorzystuje się prywatne informacje w sposób najohydniejszy. Czy macie w ogóle państwo takie poczucie, że możecie się do kogoś, czy jest taka instancja, do której możecie się zwrócić i ona rzeczywiście się we właściwy sposób waszymi sprawami zajmie? I macie zaufanie, że to wam zagwarantuje wasze bezpieczeństwo. Czy czujecie się właśnie dosyć wydani na los sumy właśnie służb specjalnych, które bezczynności prokuratury, które działają na rzecz tego rządu, prawda? I tak. Druga rzecz, którą chciałabym wiedzieć. Mówiliśmy tu oczywiście o tym, w jakim celu podsłuchiwano pana senatora Brejzę, ale interesuje mnie, czy uważa pan, czy uważają państwo Brejzowie, że w końcu te podsłuchy miały konkretny wpływ na wynik wyborów. Czy rzeczywiście ten wpływ był? I tutaj interesowałoby mnie to, co pan profesor Zoll powiedział.
Zresztą tak samo pan Hermeliński. I może ostatnie pytanie, które pozwolę sobie zadać. Pan Kołodziejczak mówi, chodzi temu rządowi o to, żeby zabijać ruchy społeczne, związki zawodowe na samym początku ich istnienia i że niektórzy ludzie już się poddają teraz i mówią, to ja w takim razie nie będę się angażować, jeżeli takie świństwa mnie oczekują. Czy uważają państwo, że rzeczywiście, prawda, Izba Pracodawców tak samo jest taką organizacją, która jest organizacją społeczną, która okazuje się interesuje bardzo rząd. Czy uważają państwo, że rzeczywiście to, sprawa podsłuchiwania i używania w dodatku wiadomości, które są zebrane publicznie często, ośmieszania osób i usiłowanie ich skompromitowania, czy to rzeczywiście zabija żywą demokrację, społeczeństwo, prawdziwe społeczeństwo aktywne, demokratyczne w Polsce? Czy to odczuwają państwo, że to ma taki wpływ? Sorry. Odpowiadając na pytania państwa, czy prowadzimy jakieś działania prawne? No jedyne działania, jakie prowadzimy, to są działania przed sądami. My nie mamy możliwości zwrócenia się do jakiejkolwiek instytucji w Polsce obecnie. Żadna z instytucji nie chce tej sprawy wyjaśniać. Ja w ubiegłym roku, w kwietniu 2021 roku, skierowałem pytanie do szefa CBA, dlaczego moja korespondencja wyciekła w telewizji rządowej i czy byłem objęty kontrolą operacyjną, czy były zgody sądu, czy w CBA wszczęto w ogóle audyt, czy wszczęto jakieś postępowanie, żeby wyjaśnić wyciek do telewizji rządowej w trakcie kampanii wyborczej, wrażliwej dla polityki chwili, jaką jest kampania wyborcza. W odpowiedzi w ubiegłym roku, to było przed wybuchem afery Pegasusa, od pana Sakowicza, zastępcy szefa CBA, otrzymałem pismo, w którym on stwierdza, zaprzeczając użyciu kontroli operacyjnej wobec mnie, że wnioski, które ja przedstawiam w piśmie, odczytuję jako insynuacje. Czyli wiceszef CBA, pan Sakowicz, zarzucił mi tak naprawdę insynuowanie. To wszystko było przed wybuchem sprawy Pegasusa. Jaki byłby wynik? Szanowni państwo, tego nikt nie wie, ja nie chcę tutaj przesądzać. Autorytety prawne, profesor Zoll, profesor Bodnar, profesor Strzembosz, mówią jednoznacznie, ujawnienie tej inwigilacji Pegasusem przed wyborami, po wyborach bezpośrednio mogłoby oznaczać dla Sądu Najwyższego konieczność rozpatrzenia wniosku. Profesor Zoll twierdzi tutaj bardzo jednoznacznie, że Sąd Najwyższy powinien takie wybory w Polsce unieważnić. To nie jest moje stanowisko, to jest stanowisko pana profesora Zolla. Odpowiadając przy okazji na pytanie pani poseł Thun, czy to wpłynęło na przebieg kampanii? Oczywiście, no, doszło do, po pierwsze, pozyskiwania informacji o taktyce, strategii, informacji z komunikatorów, z doradcami do spraw PR-u. Informacje były przechwytywane dotyczące list wyborczych i do Sejmu, i do Senatu. Informacje dotyczące konferencji, konwencji, a nawet tak wydaje się banalna rzecz, ale jednak istotna, jak layouty kampanii. Mnóstwo rzeczy przechodzi przez telefon szefa sztabu. Nie da się w XXI wieku zorganizować kampanii wyborczej poprzez gołębie pocztowe. I kampania oczerniająca. Czy w tej kampanii oczerniającej, ja odczuwałem reakcję tej kampanii oczerniającej? No oczywiście, to był czas wyborów. Pegasus został w Polsce użyty przeciwko wyborom. Doszło do przeprowadzenia wyborów przez służby specjalne. Elementem tego była ta kampania oczerniająca w telewizji rządowej. Wielokrotnie spotykałem się z negatywnymi głosami. Z pewnością miało to wpływ na przebieg kampanii wyborczej. To wszystko. Dziękuję. Szanowni państwo, dziękuję bardzo za
pytania. Jeśli chodzi o reakcję mojej organizacji, nie wiem, proszę Państwa, dlatego że ja po 22 latach kierowania organizacją w styczniu na zgromadzeniu ogólnym pożegnałem się. Jestem w tej chwili prezydentem honorowym organizacji, natomiast sprawa Pegasusa wypłynęła kilka tygodni później. Także to było tego. Także ja specjalnie zostawiam troszeczkę naszych kolegów, moich nowych kolegów, moich następców samodzielnie, żeby nie było podejrzenia, że ja próbuję na nich w jakiś sposób wpływać i tak dalej. Także ostatnio rzadko się kontaktuję z organizacją. Natomiast muszę powiedzieć, że przed tym oczywiście byłem przedmiotem potężnego hejtu w mediach społecznościowych, że również poświęcono mi, za co chciałem Telewizji Polskiej serdecznie podziękować z tego miejsca, poświęcono mi, proszę Państwa, specjalnie 5 minut i to w głównym wydaniu wiadomości. Proszę Państwa, oczywiście szukając wiele, wiele lat później, wiele, wiele miesięcy później, aniżeli zostałem, jak to się mówi ładnie, znaczy podłączony pod Pegasusem, zostałem, proszę Państwa, oskarżony właśnie w ramach tego za, jako jak podejrzenie za współpracę z wywiadem wojskowym polskim w latach PRL-u. I to mimo tego, że wielokrotnie już po 1989 roku byłem powoływany w skład rządu i byłem bardzo dokładnie sprawdzany. Mam określone zaświadczenia oficjalne, zaświadczenia prawne przez byłych premierów, którzy twierdzą, że przed powierzeniem mi określonych funkcji państwowych sprawdzali mnie zgodnie z przyjętą tutaj zasadą. Więc to było oczywiście przedmiotem hejtu i zresztą ten hejt, proszę Państwa, spowodował, że w wyniku analizy tego hejtu przez moich współpracowników trafiliśmy na pewne ciekawe zjawiska, które pozwoliły nam ustalić później, że byłem właśnie szpiegowany przy pomocy Pegasusa. Natomiast wracając do tego hejtu, muszę powiedzieć, że informacja publiczna o tym, że byłem szpiegowany, wyraźnie mi, proszę Państwa, pomogła, dlatego że zauważyłem dużą sympatię w społeczeństwie. Wprawdzie złośliwie mógłbym powiedzieć, że spotkania, które dotychczas odbywałem w ciągu 30 minut, trwają teraz godzinę, bo pół godziny rozmawiamy na temat Pegasusa, pół godziny na temat merytorycznego celu, powiedzmy sobie, spotkania, proszę Państwa. W dalszym ciągu jestem oczywiście poddany różnego rodzaju atakom. Sprawa, proszę Państwa, sprawa mojego wystąpienia przed specjalną komisją senacką i przekazaniu informacji w Gazecie Wyborczej spowodowała, że jestem oskarżony, proszę Państwa, o najgorsze z tak zwanego artykułu 212 o zniesławienie i tak dalej, i tak dalej. Także czekają mnie kolejne procesy. Także również jeśli chodzi o kwestię innego procesu, mianowicie ponieważ nie udało się udowodnić, że rzeczywiście byłem współpracownikiem wojskowych służb wywiadu. Zostałem oskarżony, proszę Państwa, o składanie fałszywych zeznań w czasie tego postępowania. Pokazano mi dokument sprzed 40 lat. Zapytano mnie, czy ja widziałem. Ja mówię, że go nie widziałem. Powiedziałem wprawdzie parę zdań, ale na podstawie tego, że nie widziałem, zostałem, proszę Państwa, oskarżony o składanie fałszywych zeznań. Proces trwa i liczę, że może przy tej okazji na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich wyśle przynajmniej obserwatora, żeby zobaczyć, co się w polskich sądach w takich sprawach, proszę Państwa, dzieje. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o kwestię relacji pomiędzy tak zwaną dobrą zmianą władzą a środowiskiem pracodawców. Otóż, proszę Państwa, od samego początku PiS nie ukrywał, że bardzo chciałby zreformować dotychczasowy status quo, jeśli chodzi o funkcjonowanie przedstawicielstw pracodawców, przedsiębiorców i tak dalej. I zaczął proponować wzorem niemieckim obligatoryjny samorząd w Polsce, nie znając do tego uzasadnienia. Ja znam takie spotkanie, gdzie premier Morawiecki zachęcał do takiego działania, no i zapytano premiera, no właściwie ma pan tyle organizacji, które mówią prawie, że to samo, to dlaczego pan ich nie słucha, to potrzebuje pan kolejną samorząd obligatoryjny. O co tu chodzi? Jeszcze finansowany oczywiście z budżetu państwa. O co chodzi, to ja państwu oczywiście zostawiam to do myślenia się. Proszę państwa, i na koniec
Wiecie Państwo, mnie całe życie uczono, że w nawet najbardziej trudnych sprawach trzeba znaleźć jakiś pozytyw. I tak jak słuchają dzisiaj tego wystąpienia tutaj moich szanownych kolegów, jeśli mogę tak powiedzieć, siedzących powiedzmy na tej jednej tutaj ławie, proszę Państwa, padła mi taka pewnego rodzaju refleksja. Pozytywna, że właściwie jeśli przyjąć, że Pegasus został dedykowany do walki z terroryzmem. Jeśli w moim wypadku Pegasus został zastosowany wobec człowieka, który nic innego nie robił w życiu, tylko upominał się o normalność w gospodarce, której od wielu lat w Polsce nie ma, to znaczy, że proszę Państwa, PiS proponuje nowe podejście, nowe oblicze terroryzmu. To jest nowe oblicze terroryzmu i myślę, że to jest ten pozytyw, że mamy rozszerzony ten klasyczny terroryzm o nowe, powiedzmy sobie, obszary. I to jest chyba rzecz, moim zdaniem, w pewnym sensie pozytywna. Dziękuję Państwu. Drodzy Państwo, wyjaśnienie kwestii Pegasusa w Polsce w sytuacji, kiedy od samego początku przedstawiciele władz negują posiadanie tego systemu operacyjnego, kiedy twierdzi się, że wszystkie kontrole operacyjne są podejmowane i realizowane zgodnie z prawem i na podstawie przepisów prawa, kiedy jednocześnie od 2015 roku w Polsce wyłączane są kolejne bezpieczniki, kolejne mechanizmy kontrolne od Trybunału Konstytucyjnego, przez prokuraturę, przez sądy, przez Sąd Najwyższy. Wyjaśnienie tej kwestii, i tu padło pytanie o drogę prawną, jaką możemy podjąć, jest bardzo, bardzo trudne. Pan senator Brejza jest w toku postępowania, które prokuratura prowadzi. W moim przypadku po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nielegalnej inwigilacji, po miesiącu to postępowanie zostało zakończone odmową wszczęcia, a prokuratorka, która taką decyzję wydała, awansowała o kilka szczebli i aktualnie jest już w prokuraturze krajowej. Nie dysponujemy innymi możliwościami niż te, które przewiduje prawo polskie, a niestety instytucje, które powinny działać na podstawie przepisów prawa, powinny chronić interesów obywateli, w większej mierze są przejęte przez osoby, które są bardzo spolegliwe i usłużne wobec aktualnie rządzących. Zatem praktycznie rzecz biorąc, aktualnie nie ma żadnej skutecznej drogi prawnej, którą można zrealizować tak, aby ta sprawa została wyjaśniona. W mojej konkretnej sprawie zażalenie na odmowę wydaną przez prokuraturę, odmowę wszczęcia postępowania od 9 miesięcy nie jest rozpoznawane przez żaden sąd. Jeśli chodzi o to, jaki wpływ Pegasus i świadomość, że się było osobą inwigilowaną przy użyciu tego narzędzia, wywarł na moje życie prywatne i zawodowe, to może zacznę od zawodowego. Jestem nadal czynnym prokuratorem, a więc osoby, które uzyskały nielegalny dostęp do mojego telefonu, do całej jego zawartości, do rozmów telefonicznych, SMS-ów, maili, zdjęć, lokalizacji, kalendarza, zyskały również dostęp do tych elementów mojej pracy zawodowej, które są objęte tajemnicą śledztwa. Ja nie wiem, gdzie te dane się znajdują, nie wiem, kto wszedł w ich posiadanie, natomiast mając taką świadomość, one realnie mogły storpedować podejmowane przeze mnie czynności zawodowe i to ze szkodą dla prowadzonych przeze mnie śledztw. Jeśli chodzi o życie rodzinne i osobiste, to wszystko to, co możecie sobie Państwo najgorszego wyobrazić, należy pomnożyć właśnie przez wszystkich członków naszej rodziny. Z racji tego, że nie mamy nic do ukrycia, nie wynika to, że chcemy, aby nasze życie toczyło się online, publicznie, było podsłuchiwane, oglądane przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo gdzie. Więc ja to może trochę już jest taka, to jest taki śmiech przez łzy, ale przyznam szczerze, że wszystkie spotkania rodzinne czy towarzyskie od tamtej pory odbywają się po prostu bez telefonów komórkowych.